Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam rowery Biker Budzyk. A dziś biały kruk Giant Talon. Mało go. Który pojawia się i znika jak kamfora, także szybko go zmontowaliśmy, ustawiliśmy i nagrywamy. Tak jest, dzisiaj mamy rower Gianta Talona 2 na kołach 29 cali. Czy tutaj występowało coś takiego, że widelec jest inny w rozmiarze IM? E? No, to że różne widelce do różnych rozmiarów ram? No. Nie, tutaj takiego zabiegu nie było, Dominik, także... O, to chociaż dobrze. Mamy jakąś ciągłość tutaj zachowaną, nie jak w jedynkach czy zerówkach. No, gdzie trzeba było wybierać. No, ale tutaj widelec też jest o wiele bardziej dostępny, że tak powiem. Mhm. Jasne. Także luzik. Rama aluminiowa, główka ramy 1,18 cala, wewnętrzne prowadzenie linek i rama, support jest na kwadrat, tak? Co niektórym się, no wiadomo, w tym rowerze, no to... Ale z drugiej strony jest to talon do 3000. Tak, właśnie. Tutaj płacimy za porządną ramę, bo w Giantach znakiem rozpoznawczym jest rama. I to jest linia rowerów, tak jak przy Orbei mówiliśmy, tak samo przy Giantach. Możemy sobie dobrać. Są tworzone linie, gdzie wspólnym mianownikiem jest rama. A różnica w cenie polega na różnicy sprzętową, tak. I sprzętowej, dokładnie, ewentualnie jakichś tam komponentów minimalna. Właśnie, rama jest podstawą roweru, tak. Jak będzie dobra rama, to i reszta będzie ok. Jak chcemy sobie po prostu mieć rower na dobrej ramie, i z dobrym osprzętem, jeszcze lepszym, no to sobie. Ale nie planujemy wielkiego zawodowego ścigania, nie planujemy ogólnie wielkiego ścigania na pudło. Szukamy roweru rekreacyjnego o charakterze sportowym, tak. Lub też górskiego, po prostu rekreacyjnego, bo i taki podział nazewnictwo funkcjonuje. No to okej, to Talon jest takim rowerem. Jest to rower budżetowy, niektórych oburza stwierdzenie, że rower, załóżmy Talon 0 za 4300, nazywany jest przez nas rowerem budżetowym. Tylko musimy przyjąć skalę, że niektórzy zawodnicy, którzy już potrzebują tego sprzętu, żeby zdobywać swoje założenia i chcą wygrywać, mają pojedyncze części w cenie tego roweru, no i okej, to jest dla nich okej, no bo jest to im potrzebne. Dla niektórych jest budżetowo 4000, dla niektórych 2000, dla niektórego nawet 8000, to wszystko zależy. Tak, my nikogo broń Boże nie osądzamy, nie oceniamy, natomiast tak. Trzeba też przyjąć skalę, nie patrząc tylko przez swój pryzmat, bo... Bo jeśli ktoś na początku zaczyna przygodę i o kurde, rower za 10 tysięcy, a później jak się wkręci, czy coś w tym stylu, to on kupi za 30. To co ja wiem po sobie i po wielu sprzedawcach, bo troszeczkę się ich tutaj przewinęło przez te 11 lat, jak funkcjonuje, błędem podstawowym, który ja bardzo szybko wypleniłem, jest sprzedaż czegokolwiek przez swój pryzmat. Bo dla mnie to będzie dobre, to jest dobre dla mnie, to znaczy, że i dla Ciebie będzie dobre. Może to nie wynika nawet, wiesz, z samolubstwa, tylko chcesz komuś dobrze doradzić, skoro dla Ciebie jest dobre, to dlaczego dla niego ma być dobre? No, otóż dokładnie. Nie, każdy ma swoje indywidualne potrzeby, dlatego tutaj mówię, że jeżeli ktoś szuka roweru za 2000 i taki mu w zupełności wystarcza do jego potrzeb, albo wydaje mu się, że wystarcza, no to okej, to on kupi rower za 2000. Jeżeli ktoś szuka roweru za 30 tysięcy i taki spełni jego oczekiwania, no to kupuje rower za 30 tysięcy. Tak. Także no, trzeba zawsze patrzeć na i rozmawiać, dużo rozmawiać z, ja to nazywam, odwiedzającym, bo klientem się staje odwiedzający dopiero jak coś zakupi. A tak traktuję go jako
rowerzystę, z którym rozmawiam o rowerach, albo przyszłego rowerzysta, to nie musi być, nie każdy, kto tutaj wchodzi, musi być klientem, o może tak, ale z każdym chętnie rozmawiamy i z ciekawością rozmawiamy. Jesteśmy ciekawi, co ich tutaj przywiodło. No, wracając do tego Gianta, bo się trochę rozgadaliśmy. Do czego ta cała historia? Rowery do 4000, tak jak tutaj mamy Talona do 4300, nie są to rowery do wielkiego ścigania i jeżeli ktoś wam w sklepach powie, że to jest rower do jakiegoś wielkiego ścigania, to po prostu bajdurzy. No tak, dokładnie. Jak będzie jeżeli jakiś... chcemy się przejechać dla samego siebie, dla ciekawości, tak, dla tak. zabawy, o, dla zobaczyć, zabawy. Zobaczyć, czy to jest dla nas, dla frajdy, dla jakiejś tam... Zobaczyć właśnie, czy to dla nas. To jest nas. Dosyć zawiłe, żeby też nie kupować sobie od razu sprzętu, że za ho-ho, nie jeżdżąc wcześniej. Tak, i później on po prostu będzie... Startujesz na dwóch wyścigach i stwierdzisz, że to się w ogóle nie kręci, ale tak. jesteś kilkanaście tysięcy w plecy, bo się okazuje, że to nie twoja bajka. No właśnie. Wszystko na swoje aktualne potrzeby, ja tak traktuję, lub tak z lekkim jest. Wyrostem, żeby do upgrade'u było. Mhm. Natomiast jeżeli od razu chcemy wywalić nie wiadomo jakie pieniądze i być wielkimi ścigantami, bez przygotowania naszego podstawowego, to nic z tego nie będzie. I z drugiej strony, jeżeli aspirujemy do wielkiego ścigania, mamy tam jakąś kondycję, ale mamy węża w kieszeni i nie chcemy przeznaczyć za wiele na sprzęt, to też się nie uda. Także to wszystko trzeba jakoś wypośrodkować. I to się staramy tutaj robić. Przejdźmy do roweru. Rower. To cały czas o rowerze. No tak, tylko... tak, no cały czas o rowerze, tylko, ale... Nie ma nudnego katalogu. Mniej więcej też. Wiesz, dla kogo ten rower? Tak, tak, to jest odpowiednie. Rower na amortyzatorze Acer Santor. Jest to amortyzator, nie powierzchni, tylko sprężynowy. Z blokadą na goleni prawej. Tak. Mamy koła go na 29, są to koła giantowskie. Nie mamy kapselowanych obręczy. I mamy go na oponach, te koła, na opony na nich, znaczy na kołach mamy opony Maxxisa Recon Race 220. Mm-hmm. Taki to, biernik. Wiesz, jak ja tłumaczę ręczną blokadę, a blokadę z manetki. Dlaczego tu proszę pana jest tak, a tu jest tak? Niektórzy producenci wkładają manetkę, bo to w ogóle bardzo rasowo wygląda. A tak. Ale ja jestem tego zdania, że jeżeli jest ręczna blokada, to musi być. To znaczy, wyższa. Że ręczna, znaczy, że sam ją zmieniasz. A ręczna, no tak, 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 sorry. To moim zdaniem z założenia producenta jest to rower na tyle rekreacyjny, że ty możesz spokojnie na chwilę oderwać jedną rękę, schylić się. No właśnie. Zablokować sobie podczas jazdy. Masz na to czas. To jest pełen luz, jeśli chodzi o jazdę, mhm. Tu nie ma spiny. Dlatego też tak to sobie tłumaczę o takich rowerach. To dobre. Chociaż Unibike, no załóżmy Fusion, już ma manetkę, wygląda to bardzo fajnie. Też to nikomu nie przeszkadza. No właśnie. Ale umówmy się, większość producentów wkłada w kwocie tam do 4000, przeważnie są tam manetki. Manetek nie ma, są ręczne blokady. Komponenty w tym rowerze mamy aluminiowe od Gianta, także spoko. Hamulce są tu Tektro. No. Są. Cały rower jest rekreacyjny, to i hamulce dali troszeczkę prostsze, aczkolwiek już Giant nieraz pokazał, że i w rowerach średniej półki można dać dają też Tektro i no, jest tam widoczna oszczędność. A tutaj uważam, że jest to standard po prostu, to nie ma się to tam mocno na to burzyć. Mhm. Mamy ramę z dożywotnią gwarancją po rejestracji. To jest fajne, to jest naprawdę Giant dobre. Jak każda duża marka ma swoich wielu zwolenników i wielu antyfanów, także jak czytam niektóre wypowiedzi, fora, to... No i w jedną i w drugą stronę niektórzy tam przeginają, bo niektórzy nie dadzą sobie złego słowa powiedzieć o Giantie, bo to dla nich jest po prostu druga religia. A druga część medalu mówi, że choćby Giant był ostatnim rowerem na świecie, to i tak by na niego nie wsiedli. Wszystko, wiecie, w ramach jakiegoś tam
rozsądku, jakiejś tam wzajemnej równowagi. Dokładnie. Staram się i cały czas trwam w tym, żeby moje wypowiedzi i moje podejście do moich bywalców w sklepie było na zasadzie wzajemnego zrozumienia i wzajemnej... zapomniałem słowa, patrzę, to ważne słowo. Wzajemnym szacunku. O, i to jest słowo, którego szukałem. Tak jest. Ja szanuję twoje zdanie, ty możesz uszanować moje, możemy się nie zgadzać, najwyżej sobie argumentujemy i się pożegnamy. No ważne są argumenty. Tak, dla mnie są bardzo ważne. Jeżeli ktoś po prostu mówi nie, bo nie... A nie ma argumentu. To nie ma argumentu, dlaczego nie, no to ja po prostu nie wchodzę w polemikę, no bo do czego ja mam się tutaj odnieść? Tak jest. Generalnie rower na napędzie 2x9, Shimano, co w tym rowerze wystarczające w zupełności? No wiadomo, no ten napęd, się wszystko będzie ok i dobór przełożeń jest odpowiedni, bo z przodu nie mamy tak jak typowo takich, jak kiedyś było sprzedawane, czy nawet jeszcze czasami, chyba już nie, bardziej z takich do wyścigów było kiedyś 2x11, 2x10, tak? Bywało. Że po prostu był ten duży blat i troszeczkę mniejszy, tak? Mm. Tu mamy, to ewidentnie jest dużo mniejszy te blaty, no, z względu na dobór kadencji, na po prostu, no wiadomo, no, ktoś kto wsiada na ten rower nie ma jakiejś super kondycji fizycznej czy coś w tym stylu. Ale to, co no, jest... Nie mówię, że tak nie jest, no ale... A to, co jest istotne, to, że rama talon znajduje się w rowerze i za 4300, i za 2200 bodajże już. No tak. Także to jest git i możemy go śmiało zupgrade'ować. Dobra. Możemy go śmiało zupgrade'ować i... O, i pan już jest teraz na YouTubie. Już? No. Mamy pana. Okej, okay, sorry. Także może pan pozdrowić widzów. Yo. No dobrze, tak jak widzicie, Biker Muzyk żyje. Całodobowo. Tak jest. No o czym ja to? Aha, o ramie. Że jeżeli macie nawet rower z podstawowych, możecie go sobie zupgrade'ować do roweru na lepszych komponentach. O, tu się ukryłeś. O, tu jest Karol. Na dobrą chwilę, żebym wysiadł, widzę, że... To jest chyba ten moment. Karol, dla ciebie zawsze jest dobra chwila. I Karol. Także tak to wygląda. No cóż, chyba powoli czas zakończyć ten odcinek, bo... Tak, bo druga zmiana się szykuje, widzę. Tak. Mimo, że zamknięte to żyjemy. Dla kogo ten rower, Dominik? To jeszcze musimy sobie no, powiedzieć. No rower dla osób, które tak no w sumie chcą pojeździć troszeczkę. Chcą zacząć, nie wiedzą czy na poważnie. Tak, nie wiedzą czy na poważnie, ale chcą po prostu pojeździć albo wiedzą, sportowo. Że nie na poważnie, ale chcą mieć rower, który będzie rasowy, i jeśli chodzi o wygląd. Tych, po prostu chcą pojeździć po lesie bardziej agresywnie czasami chcą się tak przejechać. To mnie taki bardziej rower uniwersalny. Tak nie chodzi tylko rower o wygląd, ale też rama ma być porządna. No, komponenty no. Zawsze można zupgrade'ować. Chcemy się przejechać z dziećmi, jedziemy wycieczkę z dziećmi. Chcemy sobie dołożyć trochę, że tak powiem, w kość. No to wpalnik dać, no to dzieci z mamą, a my na wojnę. Także dokładnie. Działamy wtedy w lesie. Także... Także omówiliśmy pokrótce ten rower. I jak macie ten rower, Gianta ze serii, może takiego Gianta, po prostu dwójkę lub z serii Talon, to z chęcią powiedzieć... A wiemy, że społeczność Gianta jest potężna. Nie musimy się o tym mocno upewniać. Piszcie, wiemy, że część z was nas ogląda i piszcie, przesyłajcie może jakieś zdjęcia, gdzie na swoich Talonach was powiodło. Fajnie, jak nam się taka nić komunikacji nawiąże. Takie małe forum się robi w komentarzu. Tak, między wami a nami, bo my nie tylko sprzedajemy te rowery, nie tylko o nich tłumaczymy, ale też staramy się nimi jak najwięcej. To, co możemy, to doradzimy. Tym, co mamy doświadczenie, to odpiszemy i pomożemy. I
zasadzie odpisujemy na powoli na komentarze te pozytywne, tak, i te negatywne. I te pozytywne, i te negatywne. Uczymy się i rozwijamy. I te mniej sensowne, no ale tak, na wszystkie staramy się odpowiadać jak należy. Także dziękujemy Wam za dotychczasową aktywność, za obejrzenie tego odcinka i zapraszamy na kolejne, a one już niebawem. Dzięki, cześć. Cześć.